hej, witajcie w nowym filmie. To jest bardzo spontaniczny film, w sumie nie planowałam go nagrywać, ale poszłam do Rossmana i zrobiłam takie większe zakupy, więc stwierdziłam, że wam nagram haul, taki tradycyjny haul, jak to Karolina mówi, z siaty. Przede mną leżą pudełka i kot próbuje wejść, to teraz będzie huki katastrofa, no ale dobra. O, tu możecie widzieć sprawkę Kici też. Ubytek w naszej tapecie, nie jedyny. Ale chciałam wam pokazać coś, co dostałam od mojej Wicki. I nałożyłam to teraz na usta i to była przesyłka z Londynu i wiecie co, to jest kret. To się nazywa Velvet Matte Lipstick Crayon PS. Chyba to jest marka PS. O, widzimy to, czy to kamera nam pokaże? O, tak to wygląda i to jest kolor balerina. I super to jest jakbyście nakładały taką, nie wiem, miękką konturówkę, która się nakłada jak pomadka. Taka kremowa, ale ekstra. Bardzo ładny kolor w ogóle. Dzięki. To było od Joanny z Londynu. Dziękuję. A teraz mam strasznie ciężką torbę, ciężko mi tu podnieść. Ja ją sobie tak może o, tu postawię. Problemy techniczne. Dobra, spróbujmy tak. Na początek może jakieś mniej ciekawe rzeczy. Wielką pakę tabletek do zmywarki, bo były w promocji. I powiem wam, że te fery mi najbardziej pasują. Ja mam nawet... To jest za kartę, a... Paragon, będę wam od razu mówić ceny, jeżeli jesteście ciekawi. Tak, i one były przecenione z 69 zł. Kosztowały 69,90 i były przecenione na 46,99. Więc tak. Wziąłam też płyn do szyb Ajax, też dlatego, że był w promocji z 6,99 na 5,49, więc zarobiłam złoty 50 deal roku. Lew się ze mnie podśmiewuje. Nie, nie. Boże. Patyczki do uszu. Kupiłam też tak, że tak nie wisi, więc ja sobie zostawię na podłogę jednak. Kupiłam dwa te żele pod prysznic Miś Koala. W poprzednim holu wam pokazywałam, że jest taka limitowanka i kupiłam jeden żel, to był Miś Panda, drugi Miś Koala i niestety wolę Miś Panda, ale Miś Koala ładnie pachnie. I mają piękne opakowania i bardzo mi się podobał ten żel pod prysznic. Już go zużyłam. Bardzo ładnie pachnie, a to jest limitowana edycja. Tu jest napisane tylko, że to jest odświeżający zapach, one tak bardzo owocowo pachną, więc kupiłam dwa i taki żel kosztuje 3,49, więc niedrogo. Kupiłam dwie oliwki HIP, bo ja ich używam pod prysznicem, nie używam balsamów, tylko po kąpieli na jeszcze mokrą skórę nakładam taką oliwkę i wycieram potem ręcznikiem i tego używam do nawilżania skóry. Kicia, możesz nie obgryzać kartonu, tu mam sushi, tam mam kota, a tam lew hałasuje mi w tle. Mogę prosić o ciszę na 5 minut. Będzie coś opryskiwał tego. Waciki i Sana, taki standard. Kupiłam sobie jeszcze soczek z buraków, ja bardzo lubię ten sok. Wiem, że on jest z koncentratu, ale on mi, nie, on jest z soku zagęszczonego, nie wiem jaka to jest różnica. Ale on mi bardzo, bardzo smakuje, dlatego go często kupuję, jak mam okazję. Kupiłam coś takiego, to jest ziaja, oczyszczenie do skóry tłustej i mieszanej liście manuka, pasta do głębokiego oczyszczenia twarzy, przeciwzaskórnikom. Dużo się mówi o tej serii ziai. Ja za ziają wam powiem, nie przepadam, ale już bardzo dawno nie używałam, więc stwierdziłam, że może dam jej szansę i zobaczymy, jak to działa. Czasami na jakieś gorsze dni mojej cery. I ona kosztowała chyba 7... Tak, 7,99. Kupiłam też pastę Sensodyne i zazwyczaj kupuję tą taką nie wybielającą, tylko zwykłą taką z zieloną zakrętką. Ona jest po prostu do zębów wrażliwych i chroniąca szkliwo, ale że ta była bardzo przeceniona, to też tą kupiłam. To jest akurat wybielająca. I to jest pasta. Tak, ona kosztowała wyjściowo 12,99, a była przeceniona 7,99, więc stwierdziłam, że wezmę wybielającą, która jest w promocji.
same po prostu promocje dzisiaj. I znalazłam coś takiego, jakoś wcześniej, nie wiem czy tego nie było w Rossmanie, czy ja na to nie zwróciłam uwagi. I jedno to są Pure White Nose and Face. To są po prostu takie płatki do oczyszczenia, tu jest napisane oczar, znakomicie oczyszcza pory skóry, nosa i twarzy i redukuje zaczerwienienia. No co, tak, paski, pozostawić na 10-15 minut i potem ściągamy. I widzę, że to jest made in Korea, więc ciekawa jestem, jak one będą działały, chociaż większość tych pasków jest ok, tak naprawdę. Działa podobnie, a one nie były tanie, gdyż one kosztowały, już wam mówię, 17,99, także sporo, jak na coś takiego. I jeszcze znalazłam z takiej serii Isana Young plasterki przeciw wypryskom, to jest 36 sztuk, do skóry tłustej, zanieczyszczonej, przeciwbakteryjne, z kwasem salicylowym. Otwierają zatkane pory w ten sposób, bla bla bla. I jak sposób użycia? Nałożyć bezpośrednio na wypryski, lekko przycisnąć, pozwoli działać przez 8 do 10 godzin, najlepiej przez noc, rano usunąć plasterek. Czasami coś takiego jest, że wiecie, szczególnie przed okresem, albo na przykład po podróżach gdzieś tam coś się pojawia na twarzy i... A najczęściej, tak jak wam mówiłam, przed wyjazdami albo przed ważnymi wydarzeniami, kiedy chcemy wyglądać dobrze, to się pojawiają takie rzeczy, więc ciekawa jestem, czy to... Jak to wygląda? O, są po prostu takie pakowane. Jakby to działało, to by było super. I co jeszcze? Aha. I jeszcze mam tutaj miksę, płyn micelarny, skóra zaczerwieniona. To jest to, czego ja używam na stopie po prostu. Ależ mnie kręgosłup się. Suszek, nie licz łapy. No i tak, żeby mieć w zapasie, ja non stop używam tej miksy, jestem z niej najbardziej zadowolona. I ja wybieram tą wersję, to jest skóra zaczerwieniona, wrażliwa i reaktywna skóra twarzy i powiek z allantoiną przeciw zaczerwienieniom. I to jest, nie wiem już, która moja butelka. I jeszcze ostatnia rzecz. Kupiłam Kici te Whiskas Anti-Herbal do usuwania kłaczków, gdyż kupiłam jej i pastę, i najróżniejsze inne z innych marek, takich zoologicznych, i w ogóle tego nie chcę jeść, te Whiskasy jeszcze je. I ona ma ten taki labirynt, który wam kiedyś pokazywałam we vlogu, który się tam nauczyła bawić, więc ja jej wrzucam te właśnie anti-herbal Whiskasy, które kosztowały 5,39, a plasterki na wypryski kosztowały 8,69. I co tu jeszcze? Wszystko wam chyba powiedziałam, jeżeli chodzi o ceny. Oliwka HIP kosztuje 14,99. No tak, i to wszystko. Dobra kochani, to był cały mój haul z Rossmana. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja lubię oglądać takie spontaniczne haule, światy z Rossmana. Ja już uciekam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, buziaki.